Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Czy władze powiatu prudnickiego chcą popełnić polityczne samobójstwo? No tak się u nas często kończą próby prywatyzacji służby zdrowia. Absolutnie nie. Naszym celem jest poprawa działalności szpitala i danie temu szpitalowi szans rozwoju na przyszłość. Na razie od politycznego samobójstwa jesteśmy dalecy. Wybraliście takie naprawdę radykalne rozwiązanie, bo chcecie sprzedać większość, właściwie wszystkie udziały w tym szpitalu, no inne samorządy, które też mają szpitalne spółki, albo nie chcą sprzedawać w ogóle, albo chcą zachować pakiet kontrolny. To znaczy nie chcielibyśmy zachowywać się jak pies ogrodnika, który sam nie umie, nie potrafi, nie ma pieniędzy, a komuś innemu nie da szansy rozwoju szpitala, dlatego też stwierdziliśmy, że że w tej chwili nie mamy przymusu takich działań, to chcemy rozpoznać rynek medyczny, zobaczyć jego zainteresowanie objęciem aktywów naszego szpitala w sytuacji, kiedy oferty, które do nas napłyną, będą nas satysfakcjonowały, na pewno rozważymy właśnie taką daleko idącą możliwość. Czyli to nie jest na zasadzie działania z nożem na gardle, że musicie sprzedać? Sprawdzacie rynek, tak? Oczywiście tak. Absolutnie nie jest to działanie z nożem na gardle. Moglibyśmy, myślę, spokojnie do końca kadencji dotrwać w obecnym stanie. Szpital nie jest zadłużony. Niemniej jednak uważamy, że obowiązkiem nie tylko władz powiatowych, ale wszystkich władz publicznych jest myślenie perspektywiczne, wybieganie w przyszłość, działanie takie, żeby zapewnić ciągłość działania szpitala także w kolejnych latach. Opozycja ostrzega, że zachowując tylko 1% udziałów, no stracicie kontrolę nad szpitalem. Przed chwilą mówił o tym radny Prawa i Sprawiedliwości. Czy zachowalibyśmy 1%, czy zachowalibyśmy dla przykładu 25% tej kontroli operacyjnej, daleko idącej nie będzie. Niemniej jednak o taką kontrolę nam nie chodzi, gdyż trudno oczekiwać, żeby władze powiatu były specjalistami od zarządzania służbą zdrowia. Chcemy właśnie to zarządzanie oddać w najbardziej doświadczone i godne ręce, natomiast sami chcemy zachować wpływ na decyzje strategiczne, takie, które w negatywnym ich wymiarze mogłyby zagrażać przyszłości szpitala, jak likwidacja któregoś z oddziałów, czy generalnie likwidacja działalności medycznej. No ale panie starosto, jak będziecie mieli tylko 1% udziałów, to nie będziecie w stanie chyba zablokować takich decyzji. Naszym zamiarem jest takie zastrzeżenie odpowiednich zapisów w umowie statutu spółki, która sprawi, że będziemy mogli nawet znikomym procentem posiadanych akcji blokować niekorzystne działania dla niej. Mamy zamiar również wynegocjować członkostwo naszych przedstawicieli w organach spółki. I myśli pan, że taki zapis nie odstraszy inwestora? No bo on nie dostanie pełni władzy, będzie miał większość udziałów, ale no, ktoś mu zwiąże ręce. Myślę, że na tym etapie funkcjonowania rynku medycznego w Polsce taki zapis nie tylko nie odstraszy inwestora, ale nawet sprawi, że pozycja spółki w sytuacji chociażby negocjacji kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia będzie mocniejsza, gdyż nie będzie to spółka w 100% prywatna. A mówi pan, że trzeba zachować ten 1% udziałów i tą kontrolę, ponieważ co istnieje ryzyko, że ten inwestor będzie chciał zamykać oddziały nierentowne, tak? Wybierać tak zwane rodzynki? Zawsze takie ryzyko istnieje. Specyfiką działalności biznesowej jest maksymalizowanie zysków i minimalizowanie strat. Dlatego też takie właśnie zapisy w umowie chcemy wynegocjować, które pozwolą nam znaleźć złoty środek pomiędzy optymalizacją wyniku finansowego, a jednocześnie zabezpieczeniem medycznym mieszkańców powiatu prudnickiego. A do kogo kierujecie ofertę? Rozmawialiście już z jakimś potencjalnym inwestorem? Na razie jeszcze z nikim nie rozmawialiśmy, choć wiemy na podstawie chociażby innych szpitali w Polsce, że takie zainteresowanie firm sieciowych powinno być spore. Dla przykładu powiat tczewski otrzymał w odpowiedzi na swoje ogłoszenie 8 ofert. Niektóre wydają się być bardzo interesujące na podstawie tego, co można znaleźć na stronach internetowych. Mówi pan inwestor sieciowy. Mamy takiego jednego. No to spółka Euromedicare z Wrocławia. Ona ma szpital w Ozimku. No rzeczywiście od wielu już lat można podziwiać skuteczność działania spółki Euromedicare na podstawie działalności szpitala w Ozimku. Jest to nieco inny profil szpitala od tego, którym dysponujemy w Prudniku. Może bardziej zbliżony do tego, co mogłoby zafunkcjonować w Białej, w naszym szpitalu kolejnym, który posiadamy. Ale go nie przekształcacie. Tego szpitala na razie nie przekształcamy. Uważamy, że znakomicie funkcjonuje w obecnym otoczeniu rynkowym. Zmian nie wykluczamy w przyszłości, w sytuacji, gdyby zagrożenie
dla działalności tego szpitala następowało. Ale w przypadku Prudnika ma zostać taki profil typowo powiatowy, jaki jest? Ewidentnie tak, to jest naszym celem. Liczymy również na rozwój specjalistyki, podobnie jak stało się to w przypadku endoskopii. Działalność na bardzo wysokim poziomie, na nowoczesnym sprzęcie. Liczymy, że kolejne takie specjalistyczne działalności ten inwestor w naszym szpitalu zainstaluje. A jak wygląda dziś kondycja szpitala w Prudniku? On na siebie zarabia? No bo to dla nabywcy jest dość podstawowa kwestia. Najważniejsze, że nasz szpital nie posiada de facto zadłużenia, co nie jest takie oczywiste w przypadku wielu szpitali w Polsce. Jego wynik finansowy w ostatnich latach wykazywał bądź niewielki zysk, bądź niewielką stratę. W bieżącym roku jest to, przewidujemy stratę rzędu 100 tysięcy złotych. Czyli w sumie wychodzi na swoje. Można powiedzieć, że szpital funkcjonuje na poziomie zerowym opłacalności. No panie starosto, a co musiałby zrobić inwestor? Czy to jest coś takiego, czego wy jako właściciel nie możecie zrobić w tej chwili? No ewidentnie chcemy, by inwestor zainwestował w szpital znaczące środki finansowe. Myślimy to około 10 milionów złotych, które pozwolą na zakup specjalistycznych urządzeń i wyposażenia, które pozwolą na adaptację pomieszczeń, na spełnienie przez te pomieszczenia wymogów standaryzacyjnych. Także są to środki, które niestety, ale w budżecie powiatu w najbliższych latach w żaden sposób dostępne nie będą. Nie będą pewnie również dostępne w budżecie inwestora, którego dotychczas w tym szpitalu już posiadamy. 30%, tak? Tak, 33%. Ten inwestor również deklaruje, że znaczących środków na rozwój szpitala w najbliższych latach przeznaczyć nie będzie w stanie. A za ile chcecie sprzedać szpital? Bo macie tych udziałów, jak rozumiem, no sprzedajecie, policzmy, 65%, tak? Tak. I za ile? Panie redaktorze, za wcześnie jeszcze o tym mówić. No, mamy zgodę Rady Powiatu na sprzedaż za kwotę nie mniejszą niż 50 zł za akcję. Natomiast w poprzednim postępowaniu związanym z emisją akcji osiągnęliśmy cenę znacznie wyższą. Liczymy, że teraz ta cena będzie podobna bądź nawet troszeczkę wyższa. Najpierw będzie musiała odbyć się wycena spółki przez nas zlecona, która będzie podstawą do dalszych kwestii związanych z wyceną, tą finalną, którą zaproponuje nam inwestor strategiczny. Jakaś szacunkowa kwota przynajmniej? 5-10 milionów? No, sądzimy, że będzie to kwota około 6 milionów złotych. I to po części pozwoli spłacić stare długi i jeszcze ZOZ-u, tak? Sprzed utworzenia spółki. Rzeczywiście tak. Ten stary ZOZ, tak jak pan redaktor to określił, wygenerował w ostatnich latach swojego istnienia stratę i zadłużenie w wysokości 23,5 miliona złotych. To zadłużenie od lat już stanowi bardzo dużą kulę u nogi władz powiatu. Udało nam się je po części zredukować, korzystając z rządowych programów, po części spłacić własnymi środkami. Niemniej jednak około 8-9 milionów jeszcze przed nami zostało do zapłacenia, a zatem te środki pozyskane na pewno po części pozwoliłyby na spłatę tego zadłużenia. To panie starosto, jaki jest teraz harmonogram prywatyzacyjny? Znaczy, co się teraz po kolei i kiedy będzie działo? Za nami jest już uchwała Rady Powiatu. W najbliższym czasie rozpiszemy konkurs czy też zapytanie związane z pozyskaniem firmy doradczej z rynku finansowego, która pozwoli nam w sposób zgodny z prawem przeprowadzić całą procedurę. Równolegle ta bądź inna firma dokona wyceny spółki. Wówczas ukaże się informacja prasowa i medialna związana z ogłoszeniem o konkursie. Będziemy zbierać oferty firm, które do nas złożą swoje zapytania. Na podstawie ofert, które do nas wpłyną, wybierzemy, myślę, 2-3 firmy najbardziej spełniające nasze oczekiwania do kolejnego etapu negocjacji. I myślę, że w okolicach połowy przyszłego roku cały proces zostanie sfinalizowany. Czyli jeszcze na ponad rok przed wyborami przyszłymi. Tak, rzeczywiście. No nie ukrywam, że liczymy, że mieszkańcy powiatu prudnickiego, jak też i pracownicy spółki odczują pozytywnie te zmiany jeszcze przed wyborami.
Dobrze, no to ostatnie pytanie, bo protestuje opozycja na razie, a nie obawia się pan jakichś protestów właśnie załogi, ewentualnie mieszkańców, kiedy przekształcaliście szpital w spółkę, było referendum w sprawie odwołania władz powiatu. Tak, rzeczywiście w spółkę szpital przekształciły jeszcze poprzednie władze powiatu. Myślę, że był to ich dobry ruch, może nieco spóźniony, niemniej jednak pozwoli uniknąć likwidacji szpitala, bo to zadłużenie lawinowo narastało, jak powiedziałem. Z drugiej strony pozwolił spółce oddłużonej rozpocząć w miarę spokojnie swoje funkcjonowanie i dzięki temu do dziś ten szpital w Prudniku posiadamy. A referendum się nie udało. A referendum się nie udało. Jestem przekonany, że gdyby i tym razem referendum miało się odbyć, to oprócz tego, że przyszłoby pewnie wydać z kasy powiatu około 150-200 tysięcy złotych, to innych skutków negatywnych dla zarządzających powiatem by nie przyniosło. Na pewno będziemy śledzili ten proces prywatyzacyjny. Naszym gościem był starosta prudniński Radosław Roszkowski. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.